Witam. Dzień dobry. Dzień Państwu. dobry. Może kolega zacznie po dzisiaj. Tak, witajcie serdecznie. 9.9 Cel Espresso. Ze mną dzisiaj Dariusz Milczarek i temat o tyle spójny z naszym tutaj prowadzącym, bo będzie trochę o milczeniu. O milczeniu po fakapie. A ponieważ rozmawiamy z Łukaszem Grabowskim od grabienia sobie, to w związku z powyższym wrócimy też do tego, jak można uratować sytuację, kiedy nagrabiliśmy sobie trochę u klienta. Widzisz, jakie żeśmy sobie linki porobili. Idealnie, no idealnie. No dobra, a to wróćmy do tej rozmowy, a rozmowa polegała na tym, że żeś tam dał ciała trochę, to żeśmy już o tym rozmawiali, czyli żeś trochę yy, pozwolił temu swojemu ego, jak zwał, tak zwał, czy po prostu swojej osobowości trochę zakwitnąć, nie patrzeć. Popłynąć, no to, polecieć, polecieć, tak. Polecieć, tak po tak, prostu wywindowałeś ją na jakieś niepotyczne granice, a biedny klient... Może nie taki biedny, jak się okazało, a ostatecznie był właśnie też typem D. Też prawda? no to trochę dostał do, tak. postanowił cię y, nieco sprowadzić na ziemię. No i teraz mówiliśmy trochę o tym, jak sobie z tym radzić, ale między innymi mówiliśmy o tym, że klient nie zawsze jest taki D, w tym sensie, że jest odważnie komunikujący ci tak. wszystko, co się tak naprawdę... Mało tego, myślę, powierzy. że częściej, jeżeli ci nie pójdzie albo coś właśnie się nie dostroisz, to takim objawem wskazującym na to, że coś jest nie tak, może być po prostu albo mina klienta odpowiednia, albo tak. czy jakiś grymas, albo po prostu milczenie. Czyli to, że nie, nie ma pytań. No i teraz. No co, na pozycja zero. No i teraz co tu robić? No bo mhm. tak patrzysz na tego klienta i tak patrzycie sobie w oczy, w oczy i ty czujesz podskórnie, że już nic z tego nie będzie, a on milczy. Mhm. Myślę, że to jest najtrudniejsza sytuacja niż jak ktoś to wyartykuje, bo jak ktoś coś wyartykułuje, to przynajmniej możesz się do tego ustosunkować. No i co wtedy? No i myślę, że trzeba podobnie zareagować, czyli nazwać, co widzimy. Czyli ja ostatnio byłem na takim spotkaniu, gdzie miałem grono chyba sześciu niedecydentów, ale takich obserwatorów z różnych działów. Byliśmy na takim powiedzmy drugim czytaniu. I miałem wrażenie, że dyrektor sprzedaży był najmniej entuzjastycznie nastawiony do tego, co mu opowiadamy. No więc go wywołałem. Czyli trochę nazwałem, że panie dyrektorze, on był akurat zdalnie uczestniczył w tym spotkaniu. Mówię, tak każdy się tu wypowiadał i wręcz entuzjastycznie nawet się oceniali to, co żeśmy tam zrobili, pokazali. A dyrektor milczał. No więc ja nie chciałem pójść na tej, tej kanwie tego tu dobrych fluidów i tego, co się dzieje, bo wiedziałem, że może być tak, że co z tego, że oni będą pozytywnie nastawieni, jak sam dyrektor sprzedaży mi to po prostu ucznie. No więc wywołałem go, mówiąc, że panie dyrektorze, bo tutaj słyszymy komentarze, natomiast zależy mi również na tym, żeby poznać pana, mi, pana ocenę, gdyż nie wiem, czy dobrze czytam, ale mam takie wrażenie, że chyba nie do końca pana przekonałem. I wywołałem u niego pewną reakcję, która poniekąd okazała się słuszna. Czyli, że no nie do końca miał. Cegoś nam brakowało. No tak, ale przynajmniej wiedziałeś, co zrobić. Tak, dalej, dokładnie tak. Ja ci powiem, no tak, to, to jest na pewno ważne. Czyli... muszę ci powiedzieć, że to mi dał. To mogę powiedzieć, bo w przypadku innych rzeczy, tam dostrojenie, no to nie Sandler. Ale Sandler, jak ta odwaga, którą daje Sandler, nauczyła mnie tego, żeby nie zostawiać. Tak. Takich niedopowiedzeń, które nawet mogą się objawiać nie jakąś tam konfrontacją ze strony klienta, chęcią konfrontacji, tylko y, po prostu milczeniem. Jak gdyby nie pozwalam. Tak. tak, jak o tym mówisz, to mi się zawsze przypomina taka sytuacja. Ja też często powiadam o tym, że po prostu się konfrontuję, że jestem takim trochę bucem. To prawda, niestety, czasem już jeszcze, mniejszy. Mniejszy, mniejszy. Już mniejszy. A jest, jestem jest z tego że jak prosto... mam 55 lat, już mi się tak nie chce być budzem. Dojrzałeś. Takim. Dojrzałem, tak, tak, tak. Jak wiadomo. Ale e, parę razy mi się tak zdarzało, zwłaszcza jak były takie prezentacje. Większe, trochę, tak, że tam parę osób siedziało, kiedy ja mogłem tam trochę, wiesz, tą scenę, ona mnie zawsze tak inspiruje, się dobrze tam czuję i parę razy na początku pamiętam taką sytuację, gdzieś jakieś głupie żarty, takie, wiesz, taki żarcik nieśmieszny prowadzącego. Czy on był lekko seksistowski, czy, czy jakiejś reakcji dotyczył i taki, miałem wrażenie, że może trochę. Odniosłem się do jednej osoby, która tam była. Znaczy, ona zainicjowała tam, bo tam coś było klaskanie, bo jednak z tym klaskaniem to wiecie, coś tak jakby do niego powiedział. I zacząłem sobie w, gdzieś tam, w którymś momencie tej prezentacji uświadamiać, że tak, jest jedyną on osobą, która na mnie nie patrzy. I mam wrażenie, nawet, że czasami ostentacyjnie robi coś w tym w telefonie, wiesz, nie, nie, wyraźnie mnie nie słucha. I pomyślałem sobie, że kurczę, na szczęście taka refleksja mnie, mnie ogarnęła w trakcie mówienia, że ja po prostu rzeczywiście chyba głupotę zrobiłem na początku z tym żartem, ale mogłem go dotrzeć. I wiesz co zrobiłem? Zastosowałem naszą technikę zegara, nie zegara, tylko negatywnego odwrócenia. Nie, nie, nie. No, wiesz, ten zegar zaangażowania, czyli mhm. mówię tak, słuchajcie Państwo, bo tak trochę już o tym mówię. Ale nie wiem, czy w dobrym kierunku, więc jestem bardzo ciekaw, jak Wy w ogóle do, jak na dziś odbieracie to, co teraz odbieracie. Jakbyście mieli tak na, na, taką stopłkę zrobić na skali od 1 do 10, gdzie jeden oznacza panie darku, niech pan wyjdzie, bo to, jest, to, to się kupej nie trzyma. A 10 oznacza panie darku. Może pan w ogóle już nic nie mówić? My po prostu podpisujemy umowę, to gdzie jesteśmy teraz? I on powiedział dwa: i wiesz, no, zgodnie z taką intuicją psychologiczną, jak dajesz ocenę poniżej pięciu, czyli poniżej połowy, no to znaczy, że, że kompletnie spieprzyłeś to. I ja trochę przy tej dwójce stanąłem, właśnie mówiąc, to bardzo słabo, to wygląda na to, że dałem mega ciała. I on nie był w stanie merytorycznie powiedzieć, dlaczego, bo przecież nie o merytorykę tak, chodziło, tylko do niego uraz. Ale wtedy sobie uświadomiłem, no wie pan pan, może pan ma rację? Rzeczywiście, chyba może to źle, nieprecyzyjnie ma pan. Ja z wtedy uświadomiłem, że ja mu dzięki tej dwójce dałem szansę się wyrazić to swoje niezadowolenie i od tej pory on już mnie słuchał. Czyli jak widzę, że coś jest nie tak, to też jest taki myk, prawda? Że ja mogę zrobić gdzieś stopklatkę, to mi się sprawdziło wtedy, prawda? I tak trochę pozwolić, to ścianę płaczu, że zbudowałem coś nie tak, po prostu. Już uzewnętrznić, bo inaczej oni ci cię na koniec. Ale wiesz co, to jest w ogóle taki, taki, taki przykład, który ja bardzo często w trochę innej odcieniu przedstawiam, okay. jak wprowadzam w ogóle moduł relacji. Że czasami bywa tak, że bijemy się nie na tym ringu, co trzeba. Czyli jeżeli doświadczasz czegoś, że na samym początku spotkania, kiedy coś zaczynasz tam mówić, dostajesz jakiegoś strzała pod tyłem. Dlaczego miałbym z Panem pracować, niech Pan mi powie. Albo, no konkurencja też to ma. Albo proszę mi powiedzieć, czym jesteście lepsi od konkurencji? to następuje na samym początku, to to może być często objaw tego, że jesteś, ja to mówię, na ringu relacyjnym. Dlaczego mówię ringu? No bo często następuje taka wymiana. Czyli handlowcy przychodzą, są przygotowani nawet na odpowiedź merytoryczną, na przykład, czym ich Produkt czy usługa Róż, różni, się, różni się od konkurencji, ale odpowiedzenie merytorycznie na to pytanie, no nie ma jest, sensu. jak gdyby nie ma, nie sensu, ma sensu, sensu, bo to w ogóle nie o to chodzi. No I, I to, na co trzeba być wyczulonym, przynajmniej w tych początkowych fazach, kiedy klient tak naprawdę trochę sąduje, kim jesteś, trochę ocenia ciebie jako człowieka, gdzie trochę na samym początku, w każdym procesie sprzedaży przecież. To emocje decydują. Przecież nikt, żaden klient, realnie rzecz biorąc, na samym samym początku nie analizuje tak merytorycznie Twojego produktu, tylko zawsze są jakieś tak. emocje. Dopiero potem wchodzi jakaś merytoryka, uzasadnienie, czy to w ogóle ma sens. Więc myślę, że to jest bardzo cenny punkt, o którym Ty mówisz, i często w związku z tym myślę, że fakapy, które się czynią, dzieją podczas takich spotkań merytorycznych. To tak jak to mówi mówią, mówi się, że nie, mecze czasami się przegrywa jeszcze w szatni. To ja mówię, że często ta cała, cała nasza batalia z argumentacją klienta, ona w ogóle nie jest merytoryczna. i my wcale nie przegrywamy merytorycznie, tylko bijemy się nie no na No tak, a to zobacz, to jest Proszę. jeszcze jedna fajna rzecz, już tak kończąc trochę dzisiaj tą rozmowę, bo przecież to nawet nie musi być twoja wina. Tak. Prawda? Bo zobacz, zaprosili jakiś zaprosili ludzi na spotkanie. Ktoś ich zaprosił. Oni tam w ogóle nie chcą być. Jakiś koleś będzie coś opowiadał, prezentował, tak się wielokrotnie tak. dzieje. I w gruncie rzeczy oni nie są zainteresowani ani tobą, ani niczym tak. innym, a inną sprawą. I teraz jeżeli jakoś tego wiesz, gdzieś nie rozładujesz, to przedstawianie tych argumentów nie ma, nie ma sensu. sensu. Ale pogadajmy o tym może tak. w jutrzejszym tak. odcinku. No dobrze, no to do zobaczenia proszę Państwa. Do zobaczenia. Miłej pracy. Pracujemy, pracujemy. A ja Wam życzę dobrego dnia. Nie przepracowywujcie się. Yes. I poszło. No trudno.